czwartek w hali sportowej gminy Radoszyce odbył się powiatowy etap już 11 edycji wojewódzkiego turnieju Bezpieczeństwo na piątkę. Zwyciężyła szkoła podstawowa z Fałkowa. To drugi triumf w tym roku tej placówki w podobnym konkursie. Ten konkurs jest skierowany dla uczniów klas piątych szkół podstawowych. W tym roku na terenie powiatu koneckiego do udziału w tym konkursie zgłosiło się 26 szkół. 24 szkoły podstawowe wzięły udział z całego terenu powiatu koneckiego. Jest to największa frekwencja w 11 edycji konkursu powiatowego. Najlepsza szkoła podstawowa będzie reprezentowała powiat konecki na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w Kielcach. Celem zawodów jest upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie w gospodarstwie, ruchu drogowym i wszelkich innych miejscach oraz sytuacjach. Także promowanie zasad fair play. Konkurs składa się z trzech etapów. Pierwszy to test wiedzy, drugi to ocena prac plastycznych dotyczących bezpieczeństwa, które na miejsce przywożą uczestnicy. Trzecia część to udzielanie pierwszej pomocy. Tę ostatnią poprzedziła prelekcja, którą poprowadził niezawodny konecki ratownik medyczny Marcin Pytlos. Po założeniu rękawiczek pani Monika dochodzi do takiej osoby, zawsze z boku, i teraz będzie musiała nawiązać kontakt słowny. Halo, słyszy mnie pan? Okazuje się, że ta osoba nie słyszy, więc teraz pani Monika musi uklęknąć na jedno kolano i potrząsnąć za ramię i też głośno zawołać. Halo, słyszy mnie pan? Okazuje się znowu, że ta osoba nie oddycha, nie reaguje. Zobaczcie, nie reaguje, tak? Więc teraz pani Monika się musi rozejrzeć, czy ktoś przypadkiem nie przechodzi. Okazało się, że jest pani Sylwia. Więc pani Monika każe jej wyciągnąć telefon, przygotować, ale na razie nie dzwonić. Więc pani Sylwia wyciąga, teraz pani Monika sprawdza, czy ta osoba oddycha. W tym roku w konkursie udział wzięła rekordowa liczba aż 24 szkół. Pierwszy raz te zawody wyjechały poza Końskie. Z tego, że imprezę udało się sprowadzić do Radoszyc, cieszy się wójt tej gminy Michał Pękala. Idea bardzo szczytna, bardzo się cieszymy, że możemy pokazać naszej młodzieży i możemy szczycić się właśnie bezpieczeństwem, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dodatkową atrakcją dla uczestników w tym roku były zabawy z animatorami, a także efektowny pokaz strażacki przygotowany przez OSP Radoszyce. Po zsumowaniu punktów okazało się, że zaszczytne miejsce i honor reprezentowania powiatu na zawodach wojewódzkich przypadł szkole podstawowej z Fałkowa w składzie Ania Augustik, Aleksandra Orzeł i Dominik Doniecki. Opiekunem wygranych była Beata Gonerka. Przypomnijmy, że Fałków w maju wygrał już powiatowy turniej ruchu drogowego. W czwartek drugie miejsce zgarnęła szkoła podstawowa w Stadnickiej Woli z opiekunką Justyną Soją-Sadowską. Trzecie zaś gospodarze, czyli szkoła podstawowa z Radoszyc z opiekunką Joanną Staciwą. Gratulujemy! Listę wszystkich szkół biorących udział w konkursie Bezpieczeństwo na Piątkę znajdą Państwo w tekście poniżej materiału wideo w naszym portalu.